teraz przejdziemy do szóstego. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Zarost. I tutaj bym poprosił pana doktora Fogla o jego przedstawienie. Czy ja mogę tak jak? Proszę bardzo. Dzień dobry. Tak się czuję, jakbym w Opolu występował, mam mikrofon. Zawinąłem sobie wokół palca. Proszę państwa, Piotr Fogel, jestem urbanistą, który przygotowywał dla gminy Zawic studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Państwu ten dokument został, z tego profilu będzie dobrze. Państwu ten dokument został przekazany wraz z projektem uchwały do zapoznania. Ja się rozumiem, że wszyscy z państwa się z nim zapoznali. Ja tylko w takim układzie w trzech zdaniach streszczę, o co chodzi. Macie państwo króciutką uchwałę, która zawiera się na jednej stronie i do tego załączniki, których jest bardzo dużo. W załącznikach tych mowa jest o tym, jaka jest polityka przestrzenna, czyli w jaki sposób gmina Zawic będzie realizowała swój pomysł na rozwój zagospodarowania przestrzennego na terenie swoim. Kluczowe kwestie to jest takie, że po pierwsze utrzymujemy to, z czego w tej chwili większość, zdecydowana większość mieszkańców żyje, czyli rolnictwo, i to jest priorytetowa sprawa. Kolejna kwestia to jest rozwój możliwości realizacji zabudowy o charakterze usług produkcyjnych, głównie tutaj w rejonie Zawicza Kościelnego, ale także w pobliżu drogi krajowej nr 10. Kolejna, trzecia, najbardziej kontrowersyjna kwestia to jest dopuszczenie realizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Na załączniku graficznym państwo widzieliście, jakich miejscowości to dotyczy. To są w zasadzie lokalizacje położone na południe od drogi krajowej nr 10. To tak pokrótce. Z tymi elektrowniami wiąże się wprowadzenie ograniczeń w zabudowie, zainwestowaniu terenu, które będą polegały przede wszystkim na tym, aby w pobliżu 500 metrów od wiatraków, tak mniej więcej 500 metrów, czasami to jest 520, czasami to jest 530, czasami to jest 500, ale nigdy nie jest 300, wprowadzić tam strefę ochronną dla elektrowni wiatrowych, która będzie polegać na tym, że nie dopuszcza się tam realizacji nowej zabudowy związanej ze stałym pobytem. Chodzi o to, żeby po prostu nie dopuścić do tego, aby powstawała nowa zabudowa, żeby ludziom wiatraki przeszkadzały, bo wiatraki są, prawda? Jest spora ilość terenu w gminie Zawic, gdzie można mieszkać. Natomiast wyznaczenie tejże strefy ochronnej było w taki sposób, żeby od zabudowy było co najmniej 500 metrów, tego się trzymać. Proszę państwa, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, który będę prosił o to, żebyście państwo dzisiaj zajęli stanowisko w tej sprawie, był opiniowany i uzgadniany zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa, jakie są, czyli wypowiadali się zarówno ci od zabytków, wypowiadał się wojewoda, który się nie wypowiedział, wypowiadał się zarząd województwa mazowieckiego, wypowiadały się służby od ochrony środowiska. W momencie, kiedy mieliśmy już zielone światło, informacje o tym, że studium to jest zrobione pozytywnie, dobrze, dokument ten został wyłożony do publicznego wglądu. W czasie tegoż wyłożenia odbyła się dyskusja publiczna, dosyć burzliwa zresztą. I w wyniku tego wyłożenia do publicznego wglądu można było składać uwagi, zresztą o to byli proszeni mieszkańcy, o to byli proszeni uczestnicy tego spotkania. Jeśli ktoś miał jakieś zastrzeżenia, mógł złożyć uwagi do projektu studium. I takich uwag wpłynęło 5. Jedna uwaga była niezwykle mocno rozbudowana, czyli to była uwaga składająca się ze 179 uwaczek lub uwag małych. Pozostałe uwagi, o pozostałych uwagach za chwileczkę powiem. Wójt rozpatrzył, teraz tak, państwo jako radni, dzisiaj będziecie proszeni o to, żebyście poparli bądź odrzucili, to już od państwa zależy, stanowisko wójta w sprawie rozpatrzenia uwag. Wójt uwzględnił w całości dwie uwagi. Pierwsza uwaga to była uwaga złożona przez sołectwo Milewo, mówiąca o tym, że oni bardzo proszą, żeby ograniczyć kwestie związane z lokalizacją elektrowni wiatrowych w pobliżu Milewa i Osieka Piasecznego ze względu na to, że elektrownie wiatrowe były zlokalizowane zbyt blisko. I okazało się, że po dyskusji publicznej również wpłynęła uwaga od tych, którzy chcieli lokalizować tam elektrownię, że oni się z tej lokalizacji na razie wycofują. Wobec
tego mamy dwie uwagi załatwione pozytywnie. Czyli mówiąc krótko, mieszkańcy Osieka i mieszkańcy Milewa mogą czuć się usatysfakcjonowani ze względu na to, że swoje interesy załatwili w sposób prawidłowy. Kolejna uwaga, ta, o której już powiedziałem Państwu, czyli ogromna uwaga składająca się ze 179 podpunktów, została częściowo przez wójta rozpatrzona pozytywnie, a częściowo została rozpatrzona negatywnie. Cóż to znaczy, że została częściowo tak? Część punktów była zasadna, część uwag była zasadna, część uwag była niezasadna. I teraz chciałbym z Państwem porozmawiać o tych kwestiach, które były rozpatrzone negatywnie, bo nimi Państwo się będziecie musieli zająć. Proszę Państwa, Stowarzyszenie Nasza Sprawa z siedzibą w Szumaniach złożyło, tak jak powiedziałem, tę gigantyczną uwagę. Ja bym określił, że to jest uwaga o charakterze polemicznym. To znaczy przedstawiciele stowarzyszenia uważają, że studium powinno wyglądać inaczej. Wójt, który sporządza dokument, ja, który pomagam wójtowi w kwestiach merytorycznych, mamy inne zdanie. Państwo pewnie będziecie za chwileczkę zobowiązani do tego, żeby stanąć po którejś ze stron. I teraz proszę Państwa, te uwagi, które zostały nieuwzględnione. Powiem, jaka jest przyczyna tego, że Pani, czyli że przedstawiciele Stowarzyszenia Nasza Sprawa taką dużą uwagę złożyli. W trakcie wyłożenia naszego dokumentu do publicznego wglądu, a dokument był wyłożony od czerwca do lipca, wydaje mi się, że w połowie czerwca, już nie chcę Państwa skłamać, Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwalił nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Przepisy mówią, że jednoznacznie, że studium musi być zgodne z polityką przestrzenną województwa w zakresie różnych inwestycji o charakterze ponadlokalnym. No i tak naprawdę gro tej uwagi, która została tutaj przygotowana, dotyczy kilku istotnych kwestii. Mianowicie pierwsza sprawa to taka, że Zarząd Województwa nie zgadza się, żeby na terenie Mazowsza lokalizowano elektrownie wiatrowe, co jest ewidentną nieprawdą. Jeśli weźmiecie Państwo do ręki plan zagospodarowania przestrzennego województwa, znajdą się tam zarówno zapisy mówiące o tym, że tak wspieramy energetykę wiatrową ze względu na to, że mamy warunki do tego na terenie województwa, jak i znajdziecie tam Państwo zapisy mówiące o tym, że wspierana jest również tak zwana energetyka prosumencka. Prosumencka, czyli każdy stawia sobie wiatrak i produkuje prąd na swoje potrzeby. Wobec tego, no tutaj przedstawiciele stowarzyszenia wyjęli ten ostatni akapit i posługiwali się nim co najmniej kilkanaście razy w tych uwagach. Wobec tego, no tutaj w każdej z tych rubryk jest mowa o tym, że uwaga jest nieuwzględniona, chociażby ze względu, czy ten fragment uwagi jest nieuwzględniony ze względu na to, że dokument w postaci planu zagospodarowania przestrzennego województwa, czy również strategii został potraktowany w sposób bardzo ogólnikowy. Ale żeby uspokoić całą sprawę, po wyłożeniu do publicznego wglądu sprawdziłem, jakie są zapisy planu zagospodarowania przestrzennego województwa, jakie są zapisy naszego dokumentu, czy one są ze sobą zbieżne, czy nie. Okazuje się, że są ze sobą zbieżne. Dokument ten po wprowadzeniu bardzo drobnych korekt, polegających raczej na tym, że zmieniłem daty, zmieniłem numer uchwał, został wysłany ponownie do uzgodnienia do Zarządu Województwa Mazowieckiego i mamy takie uzgodnienie pozytywne i to jest pozytywne. Proszę Państwa, jedna z ważniejszych kwestii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego województwa podnoszonym tutaj przez stowarzyszenie dotyczyła kwestii trzech. Wszystkie dotyczą infrastruktury technicznej, a właściwie dotyczą infrastruktury technicznej i komunikacji. Pierwszy z nich dotyczy, taki najpoważniejszy zarzut dotyczył niezgodności planu zagospodarowania przestrzennego województwa z naszym studium w kwestii przebiegu drogi krajowej S10. W naszym dokumencie opracowanym na podstawie wszystkich dostępnych danych obecna droga krajowa nr 10 będzie przebudowywana do klasy drogi ekspresowej z odejściem, z nowym przebiegiem, który gdzieś tam w rejonie Grobca i Żytowa ma mieć miejsce. Natomiast w planie zagospodarowania przestrzennego województwa droga ta jest odchylona w stronę Płocka. Wobec tego no, był zarzut, że jak to? Piszecie Państwo o drodze ekspresowej, która w życiu tutaj nie powstanie. No więc jak to ja zacząłem drążyć i się okazało, że po pierwsze mamy dwa stanowiska, tak zwane wnioski złożone przez instytucje. Pierwszy dotyczy Zarządu Województwa, który w zasadzie nie wskazywał
nie mówił nic na wczesnym etapie opracowania studium o drodze krajowej nr 10, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odwoływała się do dokumentu, który był przygotowany przez panią jeszcze do niedawna wicepremier, a w tej chwili już nie wiemy, kto będzie zarządzał tym ministerstwem, czyli przez panią Elżbietę Bieńkowską, a mianowicie nazywa się to Strategia Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, która w sposób jednoznaczny mówi o tym, że droga ta będzie biegła o tym śladzie z jakimiś tam korektami. Po telefonie do zarządu, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dowiedziałem się, że gminy mają bardzo duży problem, ponieważ został wskazany nowy korytarz drogi ekspresowej taki z odchyleniem w stronę Płocka i nie bardzo wiedzą, co mają z tym zrobić, chociażby ze względu na to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała się negatywnie w sprawie tej lokalizacji. Ale żeby uspokoić całą sprawę, wysłałem i zostawiłem ten przebieg po pierwsze, bo się dowiedziałem o tym również, że dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, który na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa, wystąpił o tak zwaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, czyli takie prawie pozwolenie na budowę związane z przebudową tejże drogi dziesiątki do klasy drogi ekspresowej. No i stara się o to, żeby dostać ją prawie po istniejącym śladzie. Wobec tego, gdyby była sytuacja taka, że ta droga tutaj na terenie Mazowsza miałaby odejść w stronę Płocka, to mielibyśmy takie kuriozum, że te drogi by po prostu w siebie nie trafiały i to nie o metry, tylko o kilometry i to byłby kłopot. Wobec tego pozostawiłem tą drogę w takim przebiegu, jaki został wskazany. Kolejna kwestia dotyczyła tak zwanej drugiej nitki gazociągu jamalskiego. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, a na pewno jakiś rok temu była mega awantura polityczna, jak premier wystąpił w telewizji i powiedział, że on nic nie wie na temat tego, żeby była przewidywana budowa drugiej linii gazociągu. A w tym samym czasie pani z PGNiG i tam jeszcze jakiś wicepremier chyba od spraw gospodarki podpisywali umowę w Petersburgu w sprawie realizacji tegoż przedsięwzięcia. Wobec tego, kuchając na zimne, wystąpiłem do PGNiG z zapytaniem, jakie jest ich stanowisko w sprawie. Poprosili, żeby zarezerwować im teren, przy czym to nie jest tak, że w nowym miejscu będzie biegł gazociąg, tylko jeśli już będzie realizowany, to w odległości 15 metrów od istniejącego gazociągu, po to, żeby te strefy uciążliwości utrzymać. Kolejna kwestia dotyczy linii wysokiego napięcia 110 kV, która ma być realizowana i tutaj mam również stanowisko Energii, która twierdzi, że chciałaby mieć możliwość wybudowania linii energetycznej pomiędzy Płockiem a Mławą i to zostało uczynione. Proszę Państwa, ten zapis został pozostawiony. Sporo w tych uwagach jest kwestii dotyczących spraw środowiskowych i tutaj mamy parę takich uwag, między innymi, że studium powinno zabierać bardzo precyzyjne informacje na temat rozmieszczenia gatunków roślin, zwierząt, nazw polskich, spodaniem nazw łacińskich. Stoję na stanowisku, że nie od tego jest studium, od tego jest opracowanie fizjograficzne i inny dokument, żeby takie informacje wrzucać. Proszę Państwa, było bardzo dużo takich drobiazgowych uwag do kwestii tekstowych uwarunkowań. Tutaj pani odnosiła się do spraw takiej, że mamy rozbieżności pomiędzy powierzchnią lasów w różnych częściach dokumentu. Natomiast to odnoszę takie wrażenie, że po prostu przedstawiciele stowarzyszenia przeczytali ten dokument tak akapit po akapicie i na podstawie tychże akapitów wyciągnęli wnioski. Natomiast jeśli przyjrzycie się Państwo dokładnie, to w jednym miejscu jest mowa o terenach lasów, a w innym miejscu jest mowa o terenach lasów oraz terenach zadrzewień. To jest coś zupełnie innego z punktu widzenia geodezyjnego i nie tylko. Kolejna kwestia dotyczyła nie wskazania sadów na mapie uwarunkowań i kierunków. Sady zostały wskazane na mapie uwarunkowań. Stoję na stanowisku, że w kierunkach nie ma miejsca na sady ze względu na to, że są to po prostu tereny rolnicze. Są one przeze mnie tak samo traktowane jak łąki pastwiska, wobec tego nie widzę powodu, dla którego ekstra należy wydzielać sady. Pani postawiła zarzut o to, że zaniżyłem liczbę 100 sztuk bydła. Jednocześnie sugerując, że powinienem się odnieść do jakichś bardzo oryginalnych danych, których nie byłem w stanie ściągnąć. Tak czy inaczej, tak jak Państwo mieliście możliwość zapoznania się z tym,
tymi dokumentami. No jest tutaj bardzo, bardzo wiele takich niezwykle drobiazgowych uwag, które, których, tak jak powiedziałem, część została wzięta pod uwagę, natomiast część została odrzucona ze względu na to, że albo była niemerytoryczna, albo mieliśmy poważne uzasadnienie, dla którego należałoby te uwagi odrzucić. Jestem na stronie 5, cały czas mam problemy z planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Także proszę Państwa, uwzględnienie tych wszystkich uwag, ja rozumiem, że Państwo się zapoznaliście z tym materiałem i nie muszę go w szczegółach omawiać. Uwzględnienie tych wszystkich uwag było na tyle mało istotne, jeśli one zostały już wprowadzone, że nie było potrzeby ponownego wykładania tego dokumentu do publicznego wglądu. I to była pierwsza uwaga Stowarzyszenie Nasze Sprawy z siedzibą Szumanie Pustolów. Proszę Państwa, jeszcze była jedna kwestia, uwaga złożona przez pana Bilamowskiego, który również w taki polemiczny sposób poinformował nas o tym, że jest przeciwny lokalizacji elektrowni wiatrowych ze względu na to, że no nie ma tak naprawdę danych mówiących o tym, w jaki sposób farmy wiatrowe będą wpływały na rolnictwo, tak? że może się obniżyć produkcja mleka, mogą się wydarzyć jakieś problemy ze spadkiem wydajności wspólno. Ja sprawdziłem też różnego rodzaju źródła, nie tylko pisane po polsku, ale i internetowe w języku angielskim. W zasadzie nie znalazłem żadnych danych, które by to potwierdzały. Wobec tego no, stoję na stanowisku, że są to obawy jednego z mieszkańców, który złożył uwagę, natomiast one jakoś nie znajdują potwierdzenia w źródłach pisanych. Proszę Państwa, to tyle, ile chciałbym powiedzieć. Jeśli mógłbym, Panie Przewodniczący, to poprosiłbym, aby Pan może przeprowadził głosowanie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag, na razie nie w formie uchwały, tylko czy ktoś z Państwa jest za tym, żeby tą uwagę, która jest załącznikiem do numer 5 stowarzyszenia, odrzucić lub przyjąć. Odrzucić w tym znaczeniu, że te